Koniecznie musisz wypróbować ten przepis. Szpinak smażymy na patelni z dodatkiem oleju, soli i pieprzu. Doprawiamy w dowolnej ilości do smaku. Następnie dodajemy cebulę i czosnek. Nadal smażymy. Całość dokładnie mieszamy. Gdy całość będzie gotowa, wykładamy na łososia położonego na papierze do pieczenia. Dokładnie przykrywamy, aby łosoś był zakryty. Na wierzch dorzucamy sobie pomidory, dowolną ilość, pokrojoną w kostkę. I dodatkowo jeszcze posypałam płatkami migdałów. Całość pieczemy w piekarniku około 15 minut, by łosoś był piękny, różowy i mięciutki. I w taki sposób mamy gotowy, rewelacyjny obiad. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco. I koniecznie daj znać, czy wypróbowałeś przepis.